idę, bo pan Rafał odpiału mojego, a gdzie są garfidy, złapać mojego garfida jest podobno słaby. Dobry. Wie pan co? No. Ja go kurde złapałem. Znaczy podszedł nawet. To jest ten najmniejszy z tych trzech. I on taki jest kurde słaby. Tamte dwa chyba go trochę czochrają. Tak? Może byśmy go dali trochę na jakieś... No, to ja go wezmę, no bo ja jednego chciałem. No właśnie, a on jest najmniejszy i mówię, no. Kurde... Trzyma go pan? Podrapie mnie? Nie, jak to nie, się trzyma, nie. To niech pan trzyma. Idziemy nie do... Trzyma on. Idziemy. Ale dobra, bo mnie podrapie. Idziemy do bocianówki i ja tego, go do końca. O. Nie, siedzi on, tak to jest. A mogę pańską twarz pokazać, czy nie? Nie, bo się spociłem akurat, to nie będzie. Dobra. A ja myślałem jednego wziąć. Ja wiem, słyszałem, ale no. Mówię, ten akurat wziąłem. A pani kierownik jednego bierze? Podobno tak słyszałem. Nic nie wiem. Akurat zaniosłem im saszetkę, to tamte dwa kurde zjadły, a ten to się tylko patrzył. No wczoraj karmiłem, no to trzy jadły, nie? Ale zawsze jeden jakoś tak później przychodził do jedzenia. To chyba to ten. Nie? I najjaśniejszy został, miał łapkę tego. Obolałem, ale już wczoraj nie... Tak patrzę na niego, on taki kurde, jakiś taki też jakby osłabiały, mówię... No zobaczymy, no jak, właśnie, będzie, no jak będzie jadł. Ja mu mleka też dam, te saszetki. No i w razie czego to pojadę do weterynarza dzisiaj, gdyby była taka potrzeba. Nie? No, panie Rafale, pan to już jest etatowym takim dostarczycielem mi kociaków małych. Teraz tylko pan łapie. No ja to czekam teraz znowu na angielskiego, żeby pan złapał. To już bym go sobie chyba sam zabrał. No właśnie. On tutaj nie wyjdzie, co nie? Nie, ja mam tu kojec, zaraz pan pokażę. To. Będzie miał wszystko tam w tym końcu. Spanie tego żwirek. Pan był tu u mnie w środku kiedyś? Nie, jeszcze raz. Ła, no to co pan zobaczy. Panie Rafaleku, niech się pan nie przestraszy. Nie? Dobra. Niech pan trzyma go. Wie pan, ja mam dwa kojce, ale tamten jest metalowy w tej chwili. A może nawet... Nie, trochę będzie za długo, by pan musiał czekać. Gdzie jest ten mały kojec? To jest nieduży chyba. To jest nieduży. A ten mały się ja mam. Nie, to on już zostanie tutaj. Patrzcie, ja mam ten kojec. Kurczę. Ja go włożyłem. Czy tam gdzieś nie leży? Tu leży. Widzicie pan? To. No ja już myślałem. No, niech pan tam trzyma, czy tam dalej filmuje jego, czy mnie. Proszę pan przycisku, który już nie nacisnął, bo się wyłączy licznik. Nie chcę być. Włożyć. Tam będzie na razie szalał. Bo teraz gdzie jest to zamknięcie, żeby mi nie uciekło. Widzi pan, bo tu jest otwarte. Tu jest otwarte. Ale byśmy go ganiali. O, tu ciężko by było. No. To zostawiam dobrze. W dobrych rękach i uciekam no. Do siebie. No dziękuję panie Rafale, dziękuję. No. Zaraz mu tu. Ja mu zaraz jedzenie tu ustawię. Czekaj, Garfidzie. Zaraz ci damy tutaj. Ten duży trzeba. Mam tutaj nie mam. No już klakier się zainteresował nim.
cienki bolek też. Już koty latają. Czekaj, Romeo. Byłaś, kurczę, no. Dobra. Teraz ten duży kojec rozłożę, żebym miał większą przestrzeń. Większą kuwetę. To na razie wyłączę, bo to nie będę mógł tak robić jednego i drugiego. No, mam 10.34. O, kochani, zrobiłem tutaj, o, no ten już tu czeka, bo na jedzenie, myślę, że się załapie, a nasz Garfieldzik siedzi tutaj i chyba głodny jest. Zobaczcie, je. No. Głodny. No, tu ma kuwetkę, tu ma domek, tu ma wodę. Jak dobrze, że pan Rafał jest na tamtym oddziale. On zawsze uratuje kotka małego i mi przynosi do zaopiekowania się. No, tu też wstawiłem drapaczek, żeby sobie mógł drapać. No, jest zainteresowanie, bo przyszedł nawet Szramek. Idź tu, idź tam. No, idź tam. Idź tam. No. A ten czeka, czeka na jedzenie, na Feliksa. Zaradny. No, oba leczone. A proszę, już dokazują. No. A, tutaj jeszcze cienki bolek przyleciał. Też zainteresowany. Za ogon go złapałem, wyrwał. No. A tam jeszcze jeden jest. Który to jest? Z tej strony kapitan Żbik. No proszę, jaka obstawa. Widzicie, kochani? Jest, a jest tutaj ich kiciulków. Wezmę jeszcze to. Przestawię. Tak, to tutaj tą kufę weźmiemy, tutaj przestawię na razie, bo chcę tu w ten kąt go wsunąć, nawet go chyba wezmę tutaj pod tą półkę, tak do połowy wsunę. No, chodź tutaj odkurzacz. Muszę miejsce zrobić. No i ten podgrzewacz. O, dobra, to ja tu posprzątam i przesunę całość. Dobra. Jedźcie, kitki. Macie jeszcze. Jedź, Szramek. Nie czekaj na Feliksa. No, kochani, jest godzina 10.46. I zobaczcie, przestawiłem. Nie, ten duży, mobilny kojec. Ustawiłem go tutaj, tak? Nie. O, tak pod półkę nawet. Tutaj wszedł. No i co? Mamy tutaj Garfielda. Tu się odsuwa. Także mam nawet dobrze dostęp z tej strony. O, kiciulek jest. Nie, tu ma picie. Jedzenie, drapak, kuwetka. Nie, kicia. Włożę cię do kuwetki, żebyś wiedział, że tam jest kuwetka. Żebyś się mógł załatwić. Kiciulku, nie bój się. Nie bój się. Za bardzo już się nie boi. O, widzisz? O. Żebyś wiedział, że tu jest kuwetka. No, kotki lubią nawet siedzieć tutaj w tym. Kicia. Kici, 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 kici.
ciulek. No. Spróbuję go zabawić troszkę. Żeby się odprężył. Nie? Gdzie to mam? Tu jest jakaś choroba, spada wszystko. O, jest. Jest ta. Spróbuję, chociaż ta trochę jest za długa. No ale zobaczymy. Odpręż się. Pobaw się, widzisz? Lubiłeś się bawić. No. Tak? To już troszkę napięcie może zmniejszy się u niego. Tu mam jeszcze jedną w domu. Spróbuję tą myszką. Zobaczymy, czy to da radę tu włożyć w ten żwirek. Nie będzie za wysokie. Za wysokie jest. Za wysokie. Dobra. No to tak. No kurczę. Zemsta rzeczy martwych. Czego jest? Rzeczy martwych się należy najbardziej obawiać, jak się gdzieś coś zaplącze, gdzieś spadnie. Zwykle jest tragicznie. No, siedzi sobie tutaj. No pojadł, widzieliście. Pojadł, domek ma, może do domku się schować. Może silku zrobić kupę, ma drapaczek. Dobra, i będziemy patrzeć. No i tak, muszę z doktorem Romańczukiewiczem porozmawiać. Mam takiego kotka. Wygląda na zdrowego, ale czy przyjechać, żeby go tam obadał, obejrzał. Prawda?